Dave ostatnio zachowuje się mega, ale to mega podejrzanie, więc postanowiłem, że w dzisiejszym odcinku go pośledzę. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i dzisiaj zaczynam spod mojej, prawda, willi koło Palionowa tutaj, prawda. I ona już wygląda coraz lepiej, już wam pokazuję, jak ona wygląda, bo jest no naprawdę mega dobra. Ale zanim to cokolwiek pokażę, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, ponieważ to jest mega bardzo ważna sprawa. Ostatnio wam bardzo dobrze to idzie, wbijamy nawet czasami po 5000 łapek w górę, co jest mega dobrym wynikiem, więc dziękuję wam bardzo. I dzisiaj również macie możliwość taką, żeby zostawić łapkę w górę i jakiś próg, nie wiem, 3333. To jest idealny próg, jaki może być. Same trójki, mam nadzieję, że uda wam się to dobić. Oczywiście macie na to 5 sekund. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Komu się udało, niech koniecznie pochwali się w komentarzu. Tymczasem my rozpoczynamy, prawda, rozgrywkę. Patrzcie, wygląda tutaj cudownie, moim zdaniem. No po prostu mamy tutaj już większość ścian postawione. To wszystko trzeba teraz umeblować. Tylko tutaj, prawda, pod schodami miejsce. No, pod ostatnim odcinkiem kazałem wam pisać pod schodami. Wtedy by mój klon mieszkał pod schodami. Zobaczymy w następnych odcinkach, jak tam wyszło. Jeszcze nie patrzyłem, ale możecie, prawda, dalej iść tam komentować. I tego, co będzie więcej, tam klon będzie musiał mieszkać. Wow, co się tak rozjaśniło dziwnie. Dobra, nieważne, w każdym razie słuchajcie, no tutaj to wygląda, myślę, że w miarę dobrze. Tu patrzcie, mamy taki balkonik z pięknym widokiem na siłownię Kloca, więc nie ma to tamto, jest bardzo dobrze. No ale wróćmy do tego, co mamy dzisiaj w planach, ponieważ dzisiaj postanowiłem, że zwiedzimy, znaczy nie tyle zwiedzimy, co... Pośledzimy Dave'a. On tu gdzieś powinien być na serwerku. Ja przygotowałem sobie dwie podki na niewidzialność, więc mamy wszystko, czego nam trzeba tak naprawdę. Więc ja już bym od razu przyszedł w sumie do tego, żeby go śledzić. On tu gdzieś powinien być, ale żeby mnie w ogóle nie widział, to ja już wypiję podkę. Mamy spokojnie dwie podki po 8 minut, co nam daje łącznie 16 minut, co jest spokojnie wystarczającym czasem na to, żeby po prostu go pośledzić. Tylko teraz muszę go zlokalizować, gdzie on jest, bo on się zachowuje ostatnio dziwnie. Tym bardziej, że jeszcze jak robiliśmy mu badanie, to chyba było u niego na odcinku. O jest, kurczę, czekaj, gdzie mi się tak pojawił przed twarzą. Jest, robiliśmy badanie u niego na odcinku jego krwi i wyszło mu, że ma część Venomixu w swoim ciele, więc wydaje mi się, że mógł mieć coś wspólnego z tym Venomixem. Poza tym do dzisiaj go nie znaleźliśmy, co jest dosyć sporym minusem. Dobra, gdzieś idzie gdzieś. Jeszcze dodatkowo dzisiaj, to też jest mega, mega ważna sprawa. Dzisiaj nagrywałem, jakby wystąpiłem u niego na odcinku. On tam chciał nas poinformować o czymś. Jeżeli jesteście ciekawi, co to wbijcie do Dave'a oczywiście na kanał. Ale przez chwilę widziałem, że ma w ręku obsydian. Co on robi? On ma w ręku, że miał w ręku obsydian, a tu w Palionowie jakiś czas temu zaczęły się pojawiać właśnie bloki obsydianu, co jest dosyć dziwne. Czemu postawił to i od razu biegnie gdzieś dalej? Co on robi? Dlaczego on gra na tych bębnach? Co jest grane? Co on robi? To jest ostatnie jego ulubione zajęcie, żeby te bębny torturować, że tak to ujmę. Dobra, gdzie on biega? Czekajcie. Znik mi. Gdzie on jest? Czekajcie, bo go straciłem. Straciłem go. Kurczę, gdzie on jest? A tam, dobra, widzę gdzieś. Ała, dostałem w nogi. Dobra, poszedł gdzieś, ej. I o co chodzi teraz? Czekajcie, bo on gdzieś poszedł. Wbieg szybko do chaty. A nie, jest przed. Jest, dobra, schował się, zszedł na dół. Ej, dobra, czy my idziemy za nim? Czy idziemy za nim? Robi się noc. Więc, kurczę, czekajcie. I chyba, nie wiem, powinienem tam wchodzić chyba, jak mamy go śledzić. Tylko jak ja otworzę te drzwi, to on to może usłyszeć, czekajcie. Ja myślę, że przydałoby się tutaj gdzieś jakoś tak od boku na przykład dostać. Czy jest taka możliwość dostać się tu gdzieś od boku? To jest bardzo ważne pytanie, bo kurczę, no, gdzieś powinna być taka możliwość. Czekajcie, tu otwórzmy. Dobra, nie, trudno, otwieram drzwi, otworzyłem drzwi. Zamknę je na wszelki wypadek. On gdzieś tam na dół poszedł, ale... Ale szczerze mówiąc, boję się tam schodzić, bo nie wiem, co tam mogę zobaczyć. I mam nadzieję, kurczę, jeżeli on wie, że ja go śledzę, to jest też ryzyko schodzić na dół, ale dobra, ja bym, nie wiem, tak powoli schodzę. Nic nie słyszę, więc nie wiem za bardzo, co się dzieje. Jezu, boję się tam schodzić. Byłem tam nieraz już na dole, a boję się tam schodzić, bo nie wiem, co tam może być i co mnie... O, jest. Jest tutaj, dobra. Jest tutaj. Co? Co się... Dlaczego on wygląda tak, jak wygląda? Co jest nie tak? Dlaczego Dave wygląda tak, jak wygląda? Co jest? Dlaczego on się stał Venomem teraz? Czekajcie, bo zamknął mi drzwi. Ja nie mogę teraz stąd wyjść, bo to zobaczy. Ale dobra, pobieg szybko, otwieramy, zamykamy. Ej, lecimy za nim. Czekajcie, tu jest u Kloca. Pisze jakąś tabliczkę chyba. Pisze tabliczkę, tak. Kloc, odezwij się do mnie. O kurde, co jest? On dalej współpracuje, ale... Czekajcie, PS. V? Co? O co chodzi? Czekajcie, APS Venom! Venom! O nie! Dobra, rozgryzłem to! Dobra,
To jest podejrzane, co się tutaj dzieje. Dlaczego on tak o sobie chodzi po tym palionowie? Dlaczego on się teraz nie ukrywa? To wszystko wyjaśnia, dlaczego on na odcinku u siebie nagle schował się pod ziemię i powiedział, że mamy przyjść dopiero rano. To wszystko wyjaśnia, czyli to po prostu sprawia, że on w nocy zmienia się w Venoma. To jest straszne. Dobra, poszedł teraz do domku Kloca. Tutaj już raz byłem właśnie na tym odcinku, co u niego było. Ale... Czyli prawda jest taka, że on po prostu wziął ten Venomix. To jest jednak prawda. Stał się silny. Pewnie ma te moce, które tam były. Są objawy. Widzę, że skacze wyżej. Widzę, że skacze. Na dwie kratki. Czyli by się zgadzało. Venomix by się zgadzał. Jest o wiele szybszy ode mnie, więc by się zgadzało też to, że jest większa prędkość. Trudno mi jest go spytać o inne jakieś objawy, bo tamto miałem możliwość rozmawiania z klonem, a tu jest tak trochę średnio. Ale dobra. On gdzieś idzie sobie. Dobra, nie wiem, gdzie on idzie. Tu kwiatka jakiegoś ma. Normalnie chodzi po tych palenów jak gdyby nigdy nic, jakby się nic nie stało. A on jest przecież Venomem, nie wiem, on nie widzi tego? Dobra, zabrał jakieś rzeczy. I nie wiem co teraz. Nie, proszę, tylko nie idź do mnie. Tylko nie idź do mnie. Czekajcie, bo on idzie na moją chatę. Nie, to jest najgorsze co może być. Nie, dobra, chyba idzie do młota kloca. Dobra, musimy lecieć za nim. Ja nie mogę, właśnie, podka. Dobra, 3 minuty mamy. Dobra, na spokojnie nam się to uda, na spokojnie. Mamy jeszcze drugą podkę, więc jest na chillku. Dobra, staną koło lawy, no ją muruje, ją... Wywala do lawy te bębny. O, nie wiem z czego się je robi, ale wydaje mi się, że nie jest tak, nie są takie łatwe do zrobienia. Więc trochę marnuje, ale dobra. Biega od prawej do lewej. Od prawej do lewej biega, nie wiem o co chodzi, ale... Dobra, jakąś tabliczkę wali znowu na ogłoszeniach. Tablica ogłoszeń. Ogłoszenie, szukam osoby, co zbuduje mi dom Dave. Płacę dużo. Kupię wszystkie bloki głośne. Przecież przed chwilą mnie wywalił. O co chodzi? Dlaczego on chce teraz kupić bloki? I... Który przed chwilą wyrzucił. Co? To ja toast? Potrzebuję na wesele i imprezę? Czemu on się do mnie zwrócił? Skąd? Czy on wie, że ja tu jestem obok? Ale to też mnie ciekawi. To zbuduje dom, płacę dużo. To musimy się tym zainteresować, bo może bym się zgłosił. Byśmy się wtedy mogli zbliżyć do niego i rozwalił tą tabliczkę. Coś chcę na niej zmienić. Nie wiem o co chodzi, ale co do tego domu... To bym się zainteresował, może bym się zgłosił do niego, bo on nie wie, że ja go śledzę w tym momencie. Więc może byśmy... to ja toast? To ja chcę kupić... Igie... Co? O co chodzi? Czekaj, wszystkie bloki głośne, to ja chcę kupić... Igie... Aha! On się podszywa pode mnie, że to niby ja chcę to kupić! Czemu ja tego nie zauważyłem od razu? Dobra, czekajcie, gdzie on jest, bo ja muszę wypić podkę drugą, bo już mi się kończy, ma minutę 50, więc warto byłoby już wydoić drugą butlę. Tu go chyba nie ma, dobra, szybko doimy drugą butlę. Ja jeszcze w oknie stoję, normalnie, on tam biega gdzieś, dobra. Lecimy za nim, bo gdzieś go tam widziałem, tylko zgubiłem go znowu. No nie, to jest najgorsze, jak ja kogoś zgubię. O, jest, dobra. Ale co do tego domu i te bloki, za te głośne bloki to się pode mnie podszywa, to jest śmieszne. Ale co do tego domu, to bym się z nim może dogadał, że ja bym mu go zbudował, zbliżymy się do niego i wtedy będziemy mogli normalnie go zbadać i zobaczyć, czy z nim wszystko jest dobrze, czy nie. Czemu on bije krowy? I jest większa siła. Krowy na 2 strzały z ręki schodzą, a to się normalnie nie zdarza. Tak się nie dzieje. Na jednego skillofa? Co? Dobra, no on ma jakąś o wiele większą moc. Wow, prawie mnie uderzył. Ale to było podejrzane, dobra. Jakieś dziwne odruchy ma. Dobra, i co teraz? Co teraz, kurczę? Co on będzie teraz wykminiał tutaj? Ciągle chodzi z tymi kwiatkami, chodzi po tej wiosce, zabija zwierzęta, idzie do kloca. Dobra, zejdźmy tu na dół za nim. Na szczęście musimy teraz uważać, mamy ostatnie 7 minut tej, ale powinno nam wystarczyć. On wie o tym, bo przecież to ja z nim to zrobiłem. On wie. To jest to... I tu też są te obsydiany jego. No i to jest podejrzane, dobra. A tu na dół? Przecież tu nic nie ma. Chyba, że on tu coś... Nie wiem, myślałem, że coś wybudował, kurczę, pod moim domkiem. To by było mega dziwne. Zgubiłem go. O nie, tu jest otwarte. Musimy to zamknąć. On nie może się dowiedzieć, że tam coś jest. Co on robi? To jest nienormalne. Dobra. Nie może tego znaleźć. O kurde, nie, to jest najgorsze, bo on teraz znajdzie... Nie, jak on tym pojedzie? Ja nie mam wózka wtedy. Muszę wsiąść do tego, żeby mu nie pozwolić. Dobra, on idzie tam na piechotę. Wsiadłem do wózka, żeby mu nie pozwolić tym pojechać. Dobra.
Zamurował to, dobra, zamurował to. Zamknął te drzwi. Teraz zamuruje pewnie obrazem, no ale oczywiście nieudolnie, jak to Venom. Jak to Dave? Dobra, poszedł na górę, otwórzmy to. Ja to naprawię tutaj, bo nie może to tak wyglądać w ogóle. Tu, tak, o, nawet chyba idealnie te same obrazy mi się dały, więc dobrze. Dobra, on gdzieś mi uciekł. To znowu muszę go szukać. O, dobra, jest przed domkiem swoim. Zakaz wstępu. Kurczę, zamknął mi drzwi przed nosem, nie zdążyłem przejść. Położył się do łóżka. Ej, dobra, idę się położyć do łóżka. Jestem ciekaw, czy to się faktycznie dzieje w nocy i czy faktycznie on się zmienia na noc w tego Venoma. Jestem mega, mega ciekaw. Dobra, jest dzień i boję się tam iść, bo on tam na pewno będzie. Tylko teraz pytanie, czy on dalej będzie tym Venomem, czy nie? Skradamy się, powolutku się skradamy, prawda, bez żadnych przypałów, chociaż... Chyba, że już stamtąd wyszedł, kurczę, bo mógł wyjść w sumie. Jakby się okazało, że już wyszedł stamtąd, to by było niezły przypał. Dobra, ja może... Czekajcie, ja się może uzbroję. Może... Wiem, wypiję mleko. Mam mleko, proszę. Powiedzcie, że mam mleko, proszę. Proszę, powiedzcie, że mam mleko. Nie, ale mam rum. Dobra, to bierzemy ze sobą rum. Zawsze coś. Dobra, idziemy tam. Idziemy do niego na chatę. Czy on tam jest? Nie ma go tu chyba. Ej, on chyba gdzieś wyszedł. On chyba gdzieś wyszedł. Dobra, chyba gdzieś poszedł. No nie, mamy przekichane, bo on chyba gdzieś wyszedł. Jest normalny Dave. Jest normalny Dave, dobra, czyli wszystko jasne. Na noc zmienia się w Venoma, dlatego nie chciał się nam wtedy pokazać. Dobra, ja schodzę na dół i tu kończę ten odcinek już, bo to już się stało za dużo rzeczy. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, nie widzicie mnie, bo jestem jeszcze na podce niewidzialności, ale dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Zapraszam na plusa, ponieważ tam teraz mam zamiar nagrywać regularnie, prawda, Among Usa i inne gierki, więc wbijajcie tam. Widzimy się już wkrótce, trzymajcie się, na razie, pa pa.